dlaczego zdecydowałem się wystartować. Bo wierzę w pewne wartości. W pewne wartości uniwersalne. W pewną filozofię życia, filozofię polityki. Wierzę, że Polska może być demokratycznym krajem. Dobrze rządzonym. W którym ceni się umiejętności, kompetencje, a nie tylko przynależność do odpowiedniej grupy osób. Cenię też pewne wartości uniwersalne, przynależność Polski do Unii Europejskiej, do rodziny krajów demokratycznych i szacunek do drugiego człowieka. Wierzę też, że siłą narodu jest nie jego ksenofobia, a jego zdolność budowania sojuszy. Zdolność dogadywania się z sąsiadami, a nie skłócania ze wszystkimi na lewo i prawo. Jako kompetentny samorządowiec chcę, żeby głos samorządów był lepiej słyszany wyżej, w Sejmie. Żeby prawo, które nam rządzący przygotowują, służyło samorządom, a nie pozbawiało ich kolejnych kompetencji, albo przy nakładaniu kompetencji w ślad za tym szły odpowiednie środki finansowe. Długo by o tym mówić, bo historia ostatnich lat pokazuje, jak bardzo jesteśmy doświadczani. Ale nie tylko samorządy, też lokalna nasza społeczność, czyli tutaj jako nasz region jesteśmy oparci na rolnictwie, na transporcie, na tych sektorach, które od kilkunastu lat, od kilkudziesięciu lat stanowią siłę naszej małej ojczyzny. Też ważne są organizacje pozarządowe. Mam ogromne doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych i również gwarantuję, jeśli dostanę się do Sejmu, to będę rzecznikiem również organizacji pozarządowych. Dzięki za to, że jesteście tutaj. Razem zmienimy Polskę.